razu nie przebierać sutany. Wszyscy się na nas gapili. A gdzie miałem się przebrać? W gospodzie nie mogę, bo już nas znają. Miałem się chować po krzakach? Tata, ja się boję. Nie powinniśmy tu drugi raz przyjeżdżać. Może już wszyscy o nas wiedzą? No i co wiedzą, synek? Że nowy ksiądz przyjechał do pomocy w kolędowaniu. Dzisiaj przyjdzie do nich tutejszy ksiądz i sprawa się rypnie. Wtedy już będziemy daleko. No to jedźmy od razu. Ja już tu do nikogo nie idę. Za 15 minut będzie autobus z powrotem. Ja jadę. Poczekaj, synek. To okazja. Nie słyszałeś, co mówił ten odróż? Tego jakiegoś tracza stać na 1000 do koperty. Bajki. Jeszcze nigdy nikt nam tyle nie dał. I nie da. Może to będzie ten pierwszy raz? Zobaczysz, jak to smakuje. Dobra, ale to ostatni numer w tej parafii. Słowo harcerza. Skubniemy tego jelenia i znikamy. Nie wziąłeś, kurde, mojej teczki? Leżała to wczoraj. Jaki znowu ksiądz? Czy on zwariował? Do mnie po kolędzie? Jak to co zrobić? Spuścić psy. No ale zaczekaj, kurde! Na co? No co, ty chcesz przepędzić księdza? Nie ma tu czego szukać, nie przyjmuję kolędy. Ale ja przyjmuję. Słucham? Kurde, powiedziałeś, że to jest także mój dom. Powiedziałem. No, a ja chcę przyjąć kolędę w moim domu. Poszczuliście go psami? Nie, zaczekajcie, rozmyśliłem się. Dajcie mi tu tego klechy. Miłego kolędowania, braciszku. Ja wychodzę. Nie będę brać udziału w tych gusłach. Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom. Na wieki wieków, amen. Proszę, tu jest woda święcona. W moim domu? A krzyż też masz? No, a może być taki? Skoro nie ma innego, niewielkość przecież się liczy. Bo ksiądz nas zaskoczył z tą kolędą. Nie tylko kolędą, swoją osobą również. Czyżby nasz proboszcz stracił posadę albo wikary? Nie. Nic z tych rzeczy. Ja tu jestem tylko chwilowo, do pomocy przy kolędzie. Czyżby nasz zasłużony pasterz Tulczyński nie mógł podołać? Czasem tak bywa. Kolęda powinna się skończyć 2 lutego, a mamy już połowę stycznia. A swoje owieczki ksiądz obsłuży? Nasza parafia mniejsza. A z jakiej ksiądz jest parafii? No, z Madejowa. Z Madejowa? To koło Zamościa. A, od księdza Boruca. No właśnie. To pan zorientowany. A ty znasz tego księdza? Znam paru księży. Wiesz co, ja chyba zostanę na tej kolędzie. Naprawdę? Tak, może też się jakoś ubogacę. Panie Boże, pobłogosław ten dom. Obdarz swoją łaską wszystkich, którzy w nim przebywają. Zmówmy wspólnie modlitwę. Chwileczkę. Proszę księdza. Tak? Czy do święcenia wystarczy jedynie woda święcona? No, jak sama nazwa wskazuje. To znaczy, że ja też mógłbym poświęcić swój dom. A w tym sensie... Nie no, do tego potrzeba kapłana. A skąd ksiądz ma władzę święcenia? To jest prawo dane przez Boga. Tak? A kiedy Bóg dał księdzu takie prawo? Janusz, daj księdzu spokój. Chciałbym się dowiedzieć, no bo może ta cała szopka nie jest potrzebna i sami moglibyśmy pochlapać sobie ściany. Jak możesz? Do tego potrzeba święceń kapłańskich. A, to znaczy, że w czasie święceń ksiądz nabywa swoje uprawnienia. No tak, a jakżeby inaczej? A w którym momencie? Nie rozumiem. No bo na przykład w czasie mszy wino zamienia się w krew, kiedy się pochylamy. A prawo święcenia w którym konkretnie momencie na księdza spłynęło? No tak konkretnie to... A może w momencie, kiedy biskup mówi... Niech moc łaski uświęcającej spłynie na ciebie, wiernego sługę Bożego, na cześć i chwałę jego imienia, a także na pożytek ludu i całego Kościoła Świętego. No tak, oczywiście, to właśnie wtedy. Bzdura. Nie ma takiej formuły, sam ją wymyśliłem. Jak to? Ten ksiądz nigdy nie był księdzem, Osa. To zwykli oszuści.
teraz, kurde, to my prześwięcimy księdza. A. Uciekł im ten gówniarz. Jak to, dzieciak im uciekł? No co to, kurde, za ochroniarze są? Nie szkodzi. Ksiądz Dobrodziej jest z nami. Trzeba zadzwonić na policję. Osa, a gdzie twoje miłosierdzie? Może trzeba dać mu szansę. Może on chce się poprawić. Kurde, facet podaje się za księdza, no i pewnie chciał nas okraść. No ale mu się nie udało. No i co? Chcesz go wsadzić do więzienia za to, że jest nieudacznikiem? Nie, za to, że jest oszustem. Jest też ojcem. A co będzie z jego synem, kiedy on pójdzie siedzieć? Na pewno pan o tym myśli. I boi się pan, prawda? Widzisz, Osa, pan żałuje swojego niegodnego czynu. Mam rację? He? Tak. No. To niech pan idzie i nie grzeszy więcej. Ty naprawdę chcesz go puścić? Żal za grzech jest podstawą przebaczenia. Wybaczam. I żegnam. I nic mu nie zrobisz? Jak nie wstanie z tego krzesła, to zrobię. Dziękuję. Do widzenia. Widzisz, Osa? Widocznie jeszcze nigdy nie zaznał miłosierdzia. Kurde, Janusz, zaskoczyłeś mnie.